Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Nowej Lewicy w Nowym Sączu. Jest mi to miasto bardzo szczególnie bliskie sercu, dlatego że z Nowego Sącza pochodzi mój mentor i przyjaciel, już niestety nie żyjący, pan premier Józef Oleksy, którym współpracowałem przez wiele, wiele lat. Dużo mi o Nowym Sączu i o Sądecczyźnie nauczył. Dlatego w Parlamencie Europejskim chciałbym dla Małopolski, dla Nowego Sącza skupić się na wielu kwestiach, takich jak połączenia komunikacyjne, jak bezpośrednie połączenie do Krakowa, jak kwestie związane z Europejską Kartą Seniora, jak kwestie związane z Europejskim Budownictwem Mieszkaniowym, bo przecież to jest program Lewicy, aby budować społeczne, socjalne mieszkania pod wynajem z tanim czynszem, bo przecież to jest jedno z głównych ograniczeń dla młodych ludzi, czy wreszcie kwestie związane z bezpieczeństwem, nie tylko finansowe, mówimy tu o minimalnej płacy europejskiej i na poziomie europejskim, ale również bezpieczeństwie codziennym i bezpieczeństwie zbrojnym, bo to, co obserwujemy podczas wojny w Ukrainie, zagrożenie, które płynie ze strony Rosji, musi znaleźć w naszym programie, ale przede wszystkim w programie Unii Europejskiej odpowiedź. Dlatego chciałbym Państwa zachęcić, abyście głosowali w najbliższych wyborach na listę Nowej Lewicy, na listę Lewica do Parlamentu Europejskiego. Jest to lista numer 6. Ja jestem w województwie małopolskim jej liderem. I też dlaczego, oprócz tych punktów programowych, o których powiedziałem. Bo Szanowni Państwo, potrzebujemy silnej Polski w silnej Unii Europejskiej. Ci, którzy idą z innych ugrupowań politycznych, populistycznych, skrajnie prawicowych, oni chcieliby tą Unię od wewnątrz rozbijać. Jak ją będą rozbijać, no to osłabią również naszą pozycję w stosunku do Rosji, w stosunku do innych gospodarek światowych. Dlatego też naszym hasłem w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego jest Europa dla Ciebie, bo Europa jest naszym wspólnym dobrem, tak jak Polska jest naszym wspólnym dobrem i wspólną odpowiedzialnością, i Europa ludzkich spraw. I o te ludzkie sprawy będziemy się upominać i o to będziemy walczyć w Unii Europejskiej, aby te środki, które są naszymi wspólnymi środkami, przeszły na te cele, o których też przed chwilą wspominałem, na nasze przede wszystkim małe ojczyzny, na gminy, na powiaty, które borykają się z problemami komunikacyjnymi, z problemami infrastrukturalnymi, które borykają się z dofinansowaniem wielu projektów, na które same nie mogą znaleźć środków, a banki, jak wiemy, w tych kwestiach są bezlitosne. Także Szanowni Państwo, 9 czerwca bardzo proszę o głosowanie na listę Lewicy, na listę numer 6. Nazywam się Andrzej Szejna, jestem jej liderem, wiceministrem spraw zagranicznych. I cóż, jeśli Państwo macie jakieś pytania do mnie, to jestem do dyspozycji. Europa ojczyzn czy federalizacja Europy? Uważam, że należy znaleźć coś pośrodku. Ani federalizacja Europy, ponieważ musimy zachować bardzo wiele płaszczyzn, z których podejmujemy samodzielnie decyzje, ale też nie Europa ojczyzn, bo to by oznaczało rozbijanie Europy, rozczłonkowywanie jej, taki rozpad, jak to niektórzy chcą. Bo z jednej strony mówimy, no cóż, nie chcemy polityki wspólnej migracyjnej, nie chcemy, żeby ingerowano. Ale kiedy na przykład napływa do Polski kilka milionów uchodźców z Ukrainy, którym otworzyliśmy serca i domy, czy to samo pani Meloni, która jest prawicową polityczką we Włoszech, jak ma miliony uchodźców z krajów afrykańskich i nie tylko, to mówią, Europo pomóż, Europo daj pieniądze, Europo wzmocnij granice. No to jest jakaś schizofrenia, więc to powiedziałem, to musi być silna Europa i w tej silnej Europie będzie silna Polska, której zdanie będzie i szanowane, na przykład w ramach Trójkąta Weimarskiego, i usłyszane, i wykonane. Bronić granicy na wschodzie w taki sposób, jak to jest robione teraz, czyli mury, mówi się tutaj o linii, nawet linii pustacznej, czy to jest pójście w dobrym kierunku, czy jednak w ten pomysł humanitarny powinniśmy tych ludzi, którzy prawda są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki, ale powinniśmy ich przyjmować. Tu jest wiele aspektów. Po pierwsze powinniśmy wzmocnić naszą granicę, tylko oczywiście nie robiłbym tego jak taką linię Maginota, bo jak wiemy ona się nie sprawdziła, ale wzmocnić naszą granicę do granic możliwości, że tak to ujmę. Gdyż jeżeli ona będzie szczelna, to też ci, których się będzie chciało wypychać z Białorusi, czy nawet z Rosji, bo mamy przecież obwód kaliningradzki,
będą wiedzieli, że jest niemożliwe przekroczenie polskiej granicy, nie będą tego próbować. Natomiast z drugiej strony trzeba tak uprościć systemy i całą procedurę przyznawania azylu, żeby w bardzo szybkim czasie oddzielić tych, którzy rzeczywiście zasługują na to, aby do Polski czy do Unii Europejskiej wjechać, od tych, których nie, i trzeba ich natychmiast, krótko mówiąc, z Unii Europejskiej czy z Polski, no bo to jedno właściwie, usunąć. Natomiast pamiętajmy też o sytuacji takiej, w której my powinniśmy prowadzić mądrą politykę, wzmacniając granice, czyli trochę budując taką nie tyle twierdzę, ale ochronę, o tych, którzy nam są potrzebni. Bo jest prowadzona mądra polityka migracji zarobkowej. Wiele krajów na przykład ściąga do siebie pracowników sezonowych, pracowników na przykład informatyków. Przez wiele lat ostatnich mówiło się, że o drenażu mózgów polskich informatyków, że polskie pielęgniarki wyjeżdżają na zachód, bo lepiej zarabiają, o tym, że w Polsce brakuje lekarzy. Więc pamiętajmy, że to jest wieloaspektowa płaszczyzna. My bronimy się przed nielegalnymi imigrantami, ale nie bronimy się przed tymi, których trzeba ratować życie i zdrowie, oraz przed tymi, jak na przykład nasze bracia i siostry z Ukrainy, którzy grozi śmierć z rąk terrorysty Putina. Lewica ma jakiś pomysł na siebie, bo w sondażach nie wygląda tak dobrze, jest polityczny, proszę, chyba 4 mandaty, tak na razie wychodzią. W naszym okręgu, w tym 6 mandatach najprawdopodobniej, lewicy tutaj można się nie trzymać. Nie ma pomysłu lewica na to, żeby tutaj się zmieniało, po prostu się to wszystkim jakoś wejście. Proszę pana, to zależy, o których sondażach mówimy. Bo jak pan śledzi sondaże, widzi pan, że w jednych wychodzi, że tu przypada mandat, w drugich, że nie przypada, w trzecich, że jednych, że mamy 6%, w innych, że mamy 11%. Wydaje mi się, że mamy jeszcze tydzień czasu. Ja, jak państwo widzicie, zakasałem rękawy, chociaż tego nie widać, i pracuję. Dzisiaj byłem już w 3 miejscowościach, bo byłem jeszcze w Gorlicach, jeszcze byłem w Grybowie, jestem jeszcze w Nowym Sączu, wracam do Krakowa, więc dzień w dzień, praktycznie 24 godziny, czy występując w mediach, czy spotykając się z wyborcami, jednak spotykam się z dużą sympatią. Tak? Oczywiście przeciwnicy, szczególnie czy to z Konfederacji, czy z PiS-u, nie są czasami dla mnie przyjemni, ale widzę dużo osób, która podziela moje poglądy. No i dowiemy się o wszystkim 9 czerwca podczas wyborów. Wie pan, ja bym chciał mieć 30%, że tak to ujmę, ale 10% też wezmę w ciemno. Dziękuję bardzo. Dziękuję.